Znajdujecie się w bezpiecznym miejscu? Siedzicie wygodnie? Macie chusteczki gdzieś obok? Let's go! Ósmego września ubiegłego roku stałem się szczęśliwym i niesamowicie podnieconym posiadaczem świeżutkiej kopii NBA 2K16. Jako wierny fan poprzedniej części od razu odpaliłem tryb My Team i zacząłem powolne budowanie mojego karcianego imperium. 8 miesięcy później, 22 maja 2016 roku w końcu uzbierałem te 2700 kart, by móc otrzymać ostateczną nagrodę w trybie My Team, czyli najlepszą kartę w grze. Diamentowy Michael Jordan z overallem 99, święty Graal i cel, dla którego warto było w ogóle bawić się w kolekcjonowanie. Przyznam wam szczerze, że od chwili otrzymania diamentowego Hakima Olajuwona, czyli 200 kart wcześniej, myślałem, że nie dam rady zdobyć Jordana. A jeśli dam, to dopiero w lipcu, gdy już wszyscy przestaną grać w My Team. Przypływ nowych kart playoffs oraz bardzo dużo nowych historycznych zawodników dało mi jednak nadzieję na to, że to jest osiągalne, więc ostatnie tygodnie spędziłem na mozolnym uzupełnianiu kolekcji. Miniony tydzień był jednak najbardziej pracowity. Ciągłe losowanie boksów VIP oraz najtańszych paczek League Pass przeplatane sprawdzaniem rynku co 15 minut stawało się już nudne. Ale każda nowa karta rozbudzała nadzieję i chęci do dalszych poszukiwań. Najtańsze paczki były dla mnie bardzo łaskawe, bo wypadło mi z nich wielu historycznych i rzadkich brązów. Zabawne jest też to, że wypadło mi kilkunastu zawodników, których w kolekcji nie ma, albo co gorsze, zawodników, którzy nigdy tak naprawdę nie istnieli. Kim do cholery jest Michael Davis? 2K wrzuciło do gry ogrom kart, których ostatecznie nie użyło, ale jakimś cudem przedostały się one do paczek i mimo iż gra nie liczy ich do ogólnej kolekcji, to gdzieś tam są przypisane do konta. W ten sposób mogłem odebrać diamentowego Michaela Jordana w chwili, gdy mój licznik kart wskazywał 2680. Tak jest, dobrze widzicie. Wychodzi na to, że mam w kolekcji 20 ukrytych zawodników. Boksy League VIP też były dla mnie przychylne, bo wypluły wielu nowych złotych zawodników. Resztę zawodników dokupiłem na aukcjach, udało mi się nawet zrobić kilka naprawdę fajnych snajpów. Yao Ming za 6000? Dziękuję bardzo. W sumie, tak samo jak Michael w 93, mógłbym teraz ogłosić, że osiągnąłem w tej grze już wszystko, a następnie odinstalować NBA 2K z dysku. Ale po pierwsze, wciąż chcę w to grać i nagrywać dla was, a po drugie, nie jestem fanem wirtualnego baseballa. Tak, bardzo słabo to porównałem, więc może po prostu pokażę wam statsy tego gagatka. Karta ta nie ma słabych stron, a liczba atrybutów powyżej 90 to chyba norma. Co tu dużo gadać, karta jest naprawdę przesadzona, ale z drugiej strony za wykonanie tak trudnego zadania jak zebranie prawie 3000 kart byłbym niezadowolony, gdyby nie była przesadzona. Jeśli spodobał się wam materiał i chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę na tym materiale. Pamiętajcie, że oceniając te klipy doceniacie moją pracę. Za niedługi czas wrzucę również gameplay z owym Jordanem, gdyż uruchamiam nową serię klipów. Małą zapowiedź widzicie przed sobą. Trzymajcie się wszyscy, z tej strony Keep the Beat, pozdro!